Cześć, jestem Kuma. Dzisiaj będzie odcinek o Imperium Człowieka, część pierwsza. Imperium Człowieka. Trzy rzeczy czynią Imperium wielkim: Wiara, Stal oraz Proch Strzelniczy. Magnus Pobożny, imperator Imperium Człowieka. Jedną z krain ludzi Starego Świata, z pewnością do tej pory najważniejszą jest Imperium Człowieka, nazywane często po prostu Imperium. Które zostało wykute z prymitywnych ludzkich plemion zamieszkujących tereny dzisiejszego południowego Imperium około 2500 lat temu przez króla wojownika Sigmara. Mieszkańcy Imperium, chociaż nie tak biegli w inżynierii jak krasnoludy, ani w magii jak wysokie elfy, nie są jednak powstrzymywani przez ograniczenia świętych, starożytnych tradycji w takim stopniu jak oba te ludy, i ciągle kontynuują swój rozwój kulturalny, naukowy oraz magiczny. Pomimo wielu wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń czyhających na mieszkańców Imperium, ich wiara, poczucie prawości oraz niezłomny hart ducha, podobnie jak niezwykła efektywność ich armii oraz zakonów religijnych dają im siłę, dzięki której przetrwali tak długo. Największy kraj starego świata, Imperium, jest monarchią rządzoną przez imperatora, a zamieszkujący je ludzie to potomkowie ludzkich plemion zjednoczonych przez wielkiego wojownika. Sigmara Młododzierzce po bitwie o przełęcz czarnego ognia. Po swojej śmierci Sigmar stał się bóstwem, a jego postać jest od tamtej pory obiektem kultu. W czasie swojego życia Młododzierzca złożył obietnicę królestwom Krasnoludów, która jest podtrzymywana do tej pory, a głosiła ona, że kiedy będzie to konieczne, lud imperium ruszy z pomocą Krasnoludom. Ten akt dobrej woli umocnił relacje między ludźmi i Krasnoludami oraz stanowił kamień węgielny dla dochodowego handlu między oboma rasami. Obecnie imperium jest władane przez imperatora Karla Franca I, który rządzi swoim ludem z imperialnej stolicy, miasta Altdorf. Imperium składa się z dziesięciu prowincji, spośród których każda jest zarządzana przez hrabiego elektora i wszyscy z nich zawdzięczają swoją władzę jednoczącej postaci oraz absolutnemu autorytetowi imperatora. Należy wspomnieć, że imperium nie jest jednolitym państwem o scentralizowanej władzy, a raczej konfederacją pojedynczych feudalnych Stanów, zjednoczonych przez wspólną mowę Rejkszpil, wiarę w Sigmara, oraz wspólną kulturę oraz historię imperium. Owe krainy z grubsza odpowiadają powierzchniom terenom zamieszkiwanym przez starożytne ludzkie plemiona, zjednoczone przez Sigmara pod wspólną koroną, by pokonać zielonoskórych Starego Świata. Południowe krainy imperium Averland, Reichland, Stirland, Talabekland i Waisenland na mapie przypominają razem Kielich, częściowo otoczony przez niemal niemożliwe do przebycia łańcuchy górskie, z których spływają wielkie rzeki, krew życia imperialnego handlu. Na zachód od nich znajduje się Góry Szare, za którymi leżą Królestwo Bretonii i magiczny las Atel Loren Leśnych Elfów. Na południe od nich leżą niezamieszkałe Góry Czarne, a na wschód rozciąga się pasmo gór krańca świata, które stanowiły jednocześnie wschodnią granicę Starego Świata. Im dalej na północ, tym bardziej pagórkowaty krajobraz południa i wschodu, poprzecinany rwącymi strumieniami, przekształca się w zalesione niziny z głębokimi ciekami wodnymi, które stanowią serce imperium. Rozległe puszcze, które porastają większą część imperialnych ziem, rozciągają się niemal nieprzerwanie przez wiele set mil od położonego na południu Rajklandu aż do północnej granicy Imperium z Kislewem i do wybrzeża Morza Szponów. Wielka Puszcza, Las Dragwalski i Puszcza Cieni są w istocie częściami tej samej mrocznej, nieujarzmionej dziczy, której leśne poszycie nigdzie niegdzie przebijają szczyty Gór Środkowych. Owe ziemie są podzielone między południowe krainy Imperium – Hochland, Ostenmark, Ostland, Midenland i Nordland. Mieszkańcy północnych krain muszą, o wiele częściej niż ich południowo-pobratymcy, mierzyć się z różnymi niebezpieczeństwami od potworności wychodzących z dzikiej puszczy, grasującymi bandami zielonoskórych, czy zagrożeniami najazdów barbarzyńców, do ataków demonów, zwierząt ludzi i innych zagrożeń pochodzących z północnych pustkowi chaosu. Życie przeciętnego obywatele imperium jest pełne niebezpieczeństw, a za każdym rogiem i w każdym zacienionym zaułku może czyhać na nich śmierć. Sekretne kulty chaosu działają w niemal każdym większym ludzkim siedliszczu, a legendarni szczuru-ludzie, skaweni, stanowią poważne zagrożenie dla mniejszych osad, a nawet dużych miast. Nikt nie jest pewny, komu można zaufać, a strach i paranoja są wszechobecne w odizolowanych osadach imperialnych prowincji, położonych z dala od największych miast czy grodów. Historia Imperium. Historia imperium sięga wstecz około 2500 lat, ale większość opowieści o przeszłości zostało zapomnianych lub zaginęło w czasie przemijających wieków. Wojna, ogień, powodzie i konspiratorzy przyczynili się do zniszczenia pamięci o dużej części dziejów ludzi Starego Świata, zachowanej w postaci ksiąg, zwojów i wspaniałych artefaktów. Obecnie imperialni uczeni wysilają się w próbach odkrycia tajemnic przeszłości. Jednak niewiadomych jest więcej niż potwierdzonych informacji. A wnioski mędrców często bywają błędne, postawione w oparciu o ich uprzedzenia lub polityczną czy religijną ideologię. Co więcej, niektóre prawdy powinny pozostać tajemnicą przed ludem imperium, gdyż ich rozpowszechnianie mogłoby wywołać panikę i zwątpienie posłusznego dotychczas pospólstwa. Nie powinno również obawiać się wyłącznie odkrycia przerażających prawd, ale też działań osób i organizacji, w których interesie leży utrzymanie ich w tajemnicy. Dlatego w Imperium każdy oddany uczony i historyk powinien nosić przy sobie w gotowości porządne ostrze oraz umieć nim władać. W historii Imperium daty imperialnego kalendarza zapisuje się w odniesieniu do roku koronacji Sigmara Mutodzieżcy na pierwszego imperatora, który jest nazywany rokiem 0. Daty wydarzeń przed koronacją są przedstawiane jako liczby ujemne, a te po koronacji dodatnie. Historia Ludzi Starego Świata przed nadejściem Sigmara młodzieżcy od około 1000, minus 1500 roku do minus 30 roku imperialnego kalendarza. Nikt nie wie na pewno, kiedy ludzkość po raz pierwszy pojawiła się na ziemiach Starego Świata, ani skąd tam przybyła, chociaż najbardziej starożytne z przetrwałych krasnoludzkich zapisków mówią o stałym napływie ludzi przez góry krańca świata w czasie kilku stuleci. Czasem były to silne plemiona ludzi czasem gromady ratujących się przed hordami zielonoskórych. Najstarsze informacje dotyczące tych ludów pojawiają się w kronikach Nurna Łamacza Tarcz, starożytnego króla Karaz-Akarak. Złote karty tego folio, pokryte starożytnymi krasnoludzkimi runami kazalickimi, których nie może ujrzeć żaden obcy, opisują pasterskie ludzkie plemię, którego członkowie czcili Ziemię samą w sobie jako dawczynię wszelkiego życia, Matkę Ziemię. Obecnie ową religię nazywa się druicką Starowianą. Bojaźliwi w stosunku do wojowniczych krasnoludów i ścigani przez inne plemiona z ich stron, podążyli dalej na zachód, znikając w lasach centralnego Starego Świata. Krasnoludscy uczeni, którzy studiowali tamten okres historii, określili, że miało to miejsce około półtora tysiąca lat przed koronacją Sigmara na pierwszego imperatora. Kazalickie inskrypcje krasnoludów na ścianach przełęczy Czarnego Ognia wspominają również o przejściu tamtą drogą dużej ilości ludzkich plemion nadchodzących z za gór krańca świata około minus tysięcznego roku imperialnego kalendarza. Krasnoludzkie kroniki z tamtego czasu również wspominają o wielkiej ludzkiej migracji. Wielkie niebezpieczeństwo pojawiło się na wschodzie, na ziemiach naszych wrogów, i dlatego czułe całymi klanami ruszyły w ucieczce na zachód. Niewprawni w sztukach stali i wojny nie mieli możliwości stanąć do walki z goblinami i ich sojusznikami. Dali nam złoto, bydło i sól, a my pozwoliliśmy im przejść pod usłoną naszych tarcz. Uczeni odnotowali również, że wiele z ludzkich plemion spisanych w krasnoludzkich kronikach z tamtych czasów nosiła nazwy podobne do tych, które weszły później w skład imperium. Między innymi Hanberokinowie, Tutokinowie, Merokinowie i Jutokinowie. Niepodobnie do pokojowych, rolniczych plemion poprzedzających ich nadejście do krain Starego Świata, nowo przybyłe grupy ludzi były agresywne, a ich kultura oparta była na najeżdżaniu się nawzajem i łupieniu bydła czy porywaniu kobiet. Chociaż nie mogli przeciwstawić się uzbrojonym w żelazo zielonoskórym, to ich brązowy oręż i rydwany były więcej niż wystarczające w starciu z obsydianową i krzemienną bronią dzierżoną przez ludzi, którzy osiedlili się wcześniej w Starym Świecie. W ciągu stulecia od ich nadejścia Przodkowie teutogenów i unberogenów zajęły najlepsze ziemie Starego Świata dla siebie. Przez następne stulecia owe ludy na zmiany handlowały i toczyły między sobą wojny, jednocząc się wyłącznie w celu zażegnania większego zewnętrznego zagrożenia, by za chwilę znów pokłócić się i wstąpić na wojenną ścieżkę, kiedy tylko sobie z nim poradzili. Ochrona, jaką zapewniały im krasnoludzkie siedliszcza w górach krańca świata, powstrzymywała zagrożenia z tamtej strony przez jakiś czas. Ale w miarę jak siły krasnoludów topniały, zwiększająca się liczba band orków i goblinów przemykała w stronę krain ludzi. Zielonoskórzy zakładali swoje kryjówki głęboko w lasach, lub między wzgórzami i najeżdżali okoliczne ludzkie siedziby. Poza zielonoskórymi, ze wschodu i z południa do Starego Świata zdołały przemknąć inne, spaczone złem istoty, w tym wojownicy chaosu poszukujących chwały i trofeów dla swoich mrocznych bogów oraz ciągle wężący rzezi i pożywienia mutanci. Te wciąż rosnące w siłę zagrożenia doprowadziły do rozwoju pierwszych ludzkich ufortyfikowanych miast w krainach centralnego Starego Świata, które miały pewnego dnia zjednoczyć się w imperium. Na zachodzie Unberogenowie założyli otoczoną palisadą wioskę położoną na zbiegu rzek Reik i Talabek, którą nazwali Reikdorfem. Na południu, tylańscy kupcy ze zniszczonego niegdyś elfiego miasta Miragliano zbudowali ufortyfikowany punkt handlowy na ruinach dawnej osady wysokich elfów, która szybko stała się punktem zbiorczym dla lokalnych plemion, kiedy pojawiały się kłopoty. Na północy, teutogenie kontynuowali poszukiwania miejsca bezpiecznego dla ich ludzi, dopóki wizja ich boga patrona, Ulryka. Pana zimy i Wilków nie zaprowadziła ich do płasko zwieńczonej góry, która wydawała się ufortyfikowaną wyspą pośród otaczającej ją gęstej puszczy. To na tym wzniesieniu zbudowali wielką osadę Midenheim a górę nazwano Fausch, chociaż dzisiaj jest powszechnie nazywana Ulriksberg. Ta faza wznoszenia ludzkich osiedli i pierwszych miast ciągnęła się przez niemal tysiąc kolejnych lat. Do czasu nadejścia Sigmara i kryzysu wielkiej inwazji Orków. To tyle na dzisiaj informacji o Imperium Człowieka. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.